Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Przewodniczący. Odniosę się do zapisów w sprawozdaniu. Otóż w sprawozdaniu czytamy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, cytuję, obserwuje potrzebę zmian pobudzających rozwój różnorodnej oferty programowej. Proszę ukonkretnić, o jaką różnorodność chodzi, bo nie wiem, czy mam się już bać. Bo dlaczego Krajowa Rada w tej sytuacji, mimo wielu apeli, wciąż jest głucha na argumenty i głos katolickiego społeczeństwa? Telewizja Trwam wpisuje się jak najbardziej w tę różnorodność oferty i zaspokaja potrzeby środowiska, które głośno i stanowczo domaga się swoich praw. Panie Przewodniczący, czy ten zapis można traktować, oby tak było, i chcę w to wierzyć, jako zapowiedź rzetelnego podejścia do przygotowania szerokiej oferty, także właśnie dla środowiska katolickiego, oferty, którą na pewno w pełni zaspokoi przyznanie miejsca na multipleksie telewizji Trwam. I panie przewodniczący, ja wierzę, że tak będzie, tylko chcę zapytać, kiedy to nastąpi, bo powinno to być bez zbędnej zwłoki. I druga sprawa. Jak zmieni się oferta programowa dotycząca tematyki lokalnej? Także odnoszę się do tego zapisu, który wcześniej cytowałam. Czy nie widzi Pan potrzeby, by ośrodki regionalne otrzymały więcej czasu antenowego, by móc w większym zakresie zająć się wydarzeniami mającymi miejsce w terenie? I panie przewodniczący, jaki jest Pana stosunek do zgłoszonej propozycji, by ten ośrodek regionalny, w którym są większe wpłaty z abonamentu, czyli jest większa dyscyplina w opłatach abonamentowych, otrzymywał większe finanse na zadania związane z realizacją programu regionalnego? Dziękuję bardzo.